jest Skokun Miasto. Hello! A kuku! Cześć! Hello! Przywitała nas Weronika. Pozdrawiamy ją gorąco. Świat w oczach dziecka. No, to niekoniecznie świat widziany z perspektywy około 1 metra. To przede wszystkim świat nieposkromionej wyobraźni. To udowadnia nam 5. już edycja wystawy zatytułowanej Świat w oczach dziecka, którą organizuje Szkoła Podstawowa nr 2 w Michalinie, w pobliżu której jesteśmy. Wystawa ta gości zawsze w józefowskim MOK-u i tam właśnie odbędzie się jej wernisaż w najbliższy piątek, 10 października o godzinie 17. Warto zobaczyć, jak dzieciaki ten świat postrzegają, a jest on i baśniowy, ale też realistyczny, barwny, ale i czasami bardziej monochromatyczny. Na pewno jest wyjątkowy i na pewno warto go poznać. Opiekunką projektu jest Aneta Myszkorowska, artystka plastyczka zajmująca się grafiką, która zapewnia na pewno wysoki poziom artystyczny. Także serdecznie polecamy. MOK w Józefowie, piątek, godzina 17. Poznajmy świat w oczach dziecka. Słuchajcie, starość nie radość, trzeba dbać o formę mimo wszystko. Było coś przed chwilą o dziadkach, to teraz coś o dziadkach. Mam nadzieję, że bohaterowie zapowiadanego teraz spotkania się nie obrażą. Myślę tu o Jacku Fedorowiczu, Marku Majewskim i Grzegorzu Walczaku. Wszystko to mistrzowie polskiego kabaretu, polskiej satyry, panowie już leciwi, ale nie opuszcza ich poczucie humoru, ironia, dystans do świata. To wszystko udowodnią w sobotnim programie pod dobrą datą, tak nazwali swój kabaret. Pojawią się w Józefowie, w józefowskim MOK-u. Będzie miejsce na satyrę polityczną, społeczną, na spojrzenie na świat w krzywym zwierciadle, a nawet ponoć na erotyki. Jak widać, kosmate myśli panów nie opuszczają. I bardzo dobrze. Wszystko to o 18:00 w MOK-u w sobotę. Bilety jedne 15 złociszy. Polecamy. Oj, słuchajcie, prawda jest taka, że człowiek zakochany może się czasami poczuć niczym mucha schwytana w pajęczą sieć. Czy tak czują się bohaterowie spektaklu Listy Miłosne? Przekonamy się już w niedzielę w józefowskim MOK-u. Odwiedzą nas prawdziwe gwiazdy Grażyna Wolszczak, Piotr Machalica, którzy wcielają się w dwoje zakochanych. Są to ludzie, których łączy dość skomplikowane uczucie. Opisują je w formie listów, które opisują różne kolejne etapy tej znajomości, tego związku. Komedia romantyczna, która podejrzewam nie będzie ustępowała niczym tym, które znamy z wielkiego ekranu, które lubimy oglądać. Myślę, że na scenie będzie to nawet ciekawsze doświadczenie. Polecamy gorąco. Bilety kosztują 40 zł, ale myślę, że warto tę sumę poświęcić. Spektakl rozpoczyna się o godzinie 18:00 w niedzielę w józefowskim MOK-u. Listy miłosne. Ach, nadciąga tarantula! Koncert pieśni religijnych proboszcza księdza Jana Śmigasiewicza z Otwockich Kresów odbędzie się najbliższą niedzielę wieczorkiem. Proboszcz Śmigasiewicz, który jest tutaj od 2012 roku, dał się już poznać jako wielki miłośnik muzyki. Sam gra, komponuje, powołał do życia festiwal Sacrosong. Nie tak dawno wydał też płytę ze swoimi utworami, które wykonują zaprzyjaźnione dzieci z różnych chórów i schol. Niektóre z nich zobaczymy właśnie na niedzielnym koncercie. Będą to dzieci ze Scholi Kresy, z zespołu Faustynki, ale także zaproszeni dorośli, m.in. z chóru Schola Cantorum Maximilianum, a także specjalnie powołany na tę okazję do życia chór i zespół kameralny. Jaki będzie tego efekt? Przekonamy się w najbliższą niedzielę o godzinie 19:00 w Kościele na Kresach. Wstęp wolny. Dwie propozycje niedzielne ma także Otwockie Centrum Kultury. W samo południe o 12:00 w klubie Smok kolejna edycja spotkania Wiatr w szafie, czyli oczywiście okazja do tego, żeby sobie tą szafę tytułową przewietrzyć, poszukać nowych ubrań, dodatków, może jakichś biżuterii. Wszystko to, co już nie jest potrzebne, jest przynosimy, wykładamy na stoły, na wieszaki. Chętnie zabiorą, a my możemy sobie uzupełnić swoje zbiory. Oczywiście to jest przede wszystkim propozycja dla pań, ale myślę, że panowie także powinni się odważyć. Nie bójmy się, panowie, odświeżajmy także swoje szafy. Wstęp oczywiście wolny, 12:00 w Smoku. Z kolei o 18:00 Klub Mląd zaprasza na wieczorek z Wojciechem Gałeckim. To znany gawędziarz, satyryk, który zawsze ma garść ciekawych anegdot, opowieści, przy tym gitara. Także jest to, myślę, miła propozycja na spokojne zakończenie niedzielnego wieczoru i weekendu. Wstęp wolny, 18:00 Klub Mląd. Poza wystawą, od której zaczęliśmy dzisiejszy program, dla dzieci możemy polecić także dwa ciekawe warsztaty oraz spektakle teatralne. Zaczynamy od warsztatów. W sobotę, 11 października o godzinie 10:00 Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy, który przyzwyczaił nas do nietuzinkowych pomysłów, tym razem zaprasza na zajęcia zatytułowane Co klocki Lego mają wspólnego z lekami na raka?
Przyznaję, że nie mam zielonego pojęcia, jak może brzmieć odpowiedź. Warto się przekonać już w sobotę w klubie Hydrofornia należącym do Józefowskiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Kolejne warsztaty to propozycja Muzeum Ziemi Otwockiej. Zatytułowane są Etnografia dla najmłodszych. Termin etno jest teraz modny, lubimy wracać do korzeni, poznawać historię, obyczaje, folklor. To bardzo chwalebne. Muzeum Ziemi Otwockiej to miejsce, gdzie na pewno super możemy się w ten temat wdrożyć. Dzieciaki mogą być pewne, że czeka na nich bardzo ciekawy, bogaty program. To wszystko o godzinie 11 w sobotę, wstęp wolny. Propozycje teatralne. Po pierwsze, Brzydkie Kaczątko w Józefowskim Moku w sobotę. To oczywiście klasyczna baśń mówiąca o odmienności, ucząca tolerancji. Myślę, że o tym nigdy nie za wiele przypominać. To wszystko już w sobotę o godzinie 11. Bilety 5 i 10 zł. Ponoć wielkim atutem spektaklu jest wspaniała scenografia i muzyka. A z kolei w Smoku Otwockie Centrum Kultury organizuje spektakl Akademia Wyobraźni, przygotowany przez Teatr Banasiów. To spektakl, który w luźny sposób nawiązuje do wspaniałej, znanej wszystkim oczywiście Akademii Pana Kleksa. Jest także chłopiec, jest niezwykła szkoła i nauczyciel, który otwiera przed dziećmi niezwykły świat, świat ich wyobraźni. To wszystko poniedziałek, 9:30, bilety 12 zł. Na dzisiaj to już wszystko. Pa, pa!